No to teraz, Maksiu, pochwalimy się twoimi nowymi szelkami. Szelki włoskiej firmy Treponti. Podobno nawet szyte we Włoszech, a nie u małych chińskich ludzi. Poczekaj, Maksiu, pokaż nam, co się prezentujemy. Tak, należąco siad. Dobrze. Tak, zostań. Tak wyglądają. Mają super zapięcie z blokadą do dołu. Do dołu. I nie wciśniemy, do góry otwieramy. Zakładają się super lekko. Wyglądają tak. Są trochę wodoodporne. Tak, Maciu? Aż tu zakładamy. Chodź, Maciu. Siad. Dobry pies, pokażemy, jak się zakłada. Pokazujemy, jak się zakłada. Przez głowę. Tak, jedna. Stój. Jedno zapięcie. Tutaj. Zablokowane. I leżą jak ta lala. Tutaj szelki mają dość specyficzny uchwyt na, znaczy kółko do smyczy. Ale dzisiaj sprawdziłem nawet przy szarpaniu się przy tresurze obronnej. No nie porwało się, tak? Porządnie uszyte. Nie ma żadnych niedoróbek, pierdołek. No ale to są... Jest tydzień dopiero w nich jest, tak? Na szyję ma tutaj troszeczkę wyścielane. Pokaż to. Tak? Wyścielane mam. Patrz, Maksiu. Uchwyt jest w super miejscu. Bardzo wygodny, sztywny. Tak. Stój. Można psa lekko wyliftować. Znaczy podnieść. Biegaj. Pokaż, jak mi wygląda. Biegaj. Maksiu, poczekaj. Teraz nasza sztuczka, tak? Max, sokół. I można w nich robić sokoła. Tak? Już. Dobry pies, dobry. No. Szelki są super. Naprawdę, są leciutkie. Nie wiem, ile ważą, ale są leciutkie. Nie przeszkadzają mu w ogóle, nie zwracają na siebie uwagi. Max! Chodź! Noga, gdzie odchodzisz? No. To jest super noga, tak? To jest super noga w super psie. Są bardzo eleganckie. Według mnie super pasują do niego.